Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz. Moi drodzy, nagrywam ten filmik w celu informacyjnym, tak żebyście wiedzieli, że przechodzę od 1 grudnia na nowy kanał. Na tym kanale, na którym aktualnie oglądacie ten filmik informacyjny, nie będą się już pojawiały filmy. 30 listopada jest to ostatni dzień, kiedy film z którejkolwiek z serii zostanie opublikowany, ale nie martwcie się, wszystkie serie i wszystkie filmy znajdą się na nowym kanale, na którym aktualnie jesteśmy. Jak widzicie, zmieniłem grafikę, jest to grafika stworzona przez jednego z widzów, wysłał mi ją anonimowo, po prostu na maila, poinformował mnie, żebym sobie ją wykorzystał, jeżeli mam ochotę, a jeżeli nie, to żebym ją po prostu wywalił, ale okazało się, że grafika jest po prostu genialna, strasznie mi się podobała, dlatego ją dodałem na nowym kanale. Zmieniłem również informacje, zadbałem tutaj praktycznie o każdy detalik, tak żeby ten kanał, że tak powiem, podobał mi się w 100%. Niestety nie było tak na starym kanale. Na starym kanale miałem bardzo, że tak powiem, niedobranego usera, ponieważ stwarzałem go bardzo dawno temu, 7 lat temu zakładałem konto na YouTubie i do tej pory nie mogłem niestety tego usera zmienić. Na nowym koncie już ustaliłem sobie swojego usera, także bardzo się z tego cieszę, a wiem, że chcę działać na YouTubie troszeczkę dłużej, także chcę, żeby na nowym kanale już wszystko było dopracowane, doszlifowane i dopięte na ostatni guziczek, czego brakowało na moim poprzednim kanale. Miałem bardzo dużo starych filmów, które gdzieś tam wrzucałem jeszcze bez komentarza sprzed 2 lat, z jakiegoś tam Diablo czy z jakiegoś Dark Souls, z angielskimi tytułami, z angielskimi opisami. Teoretycznie mógłbym wywalić te filmy i totalnie o nich zapomnieć, ale że tak powiem, te filmy, całą historię mojego starego kanału sobie zostawię, ona będzie taką pamiątką dla mnie i dla Was. Natomiast na nowy kanał przerzucę tylko te filmy, na których najbardziej mi zależy, czyli jakieś tam pełne serie z gier, plus ewentualnie może jakieś serie niedokończone typu Far Cry czy Don't Starve, oraz przerzucę zapewne też wszystkie swoje poradniki, bo o dziwo bardzo dobrze się przyjęły i mają bardzo fajną oglądalność, także też chcę, żeby one poszły za mną. Dlaczego to wszystko? Bardzo dużo ludzi mnie pytało, dlaczego przenoszę swoje stare filmy na nowy kanał. Ano dlatego, że chcę, żeby na nowym kanale również była ta cała historia, żeby po wejściu na kanał ktoś widział, że ja mam dodane te 720 chyba kilka filmów, a nie tam 3 czy 4, tak? Chcę, żeby, no bo nie każdy wie z nowych widzów, wchodząc na kanał, nie wie, że ten kanał jest nowy, tak? Być może nie trafił do tej pory na stary kanał. Także chcę, żeby ta historia gdzieś tam za mną poszła. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie. Także od 1 grudnia ruszamy z nowym kanałem, moi drodzy. Ja oczywiście pod tym filmikiem odpowiednio wszystko podlinkuję, tak żebyście mogli trafić bez problemu na ten nowy kanał. No jeżeli będziecie mieli taką ochotę, to oczywiście gorąco zachęcam Was do tego, żebyście ten nowy kanał również zasubskrybowali, tak żeby być z moimi filmami na bieżąco. Moi drodzy, ostatnio też na YouTubie pojawił się pewien problem z tym, że w swoim panelu subskrybentów, których subskrybujemy, nie pojawiały się wszystkie filmy subskrybowane przez YouTuberów. Także moi drodzy, polecam sobie na swoim panelu subskrypcji zaznaczyć opcję powiadomienia o filmach. Wtedy bez względu na to, czy YouTube ma jakieś problemy, czy nie, gwarantuję Wam, że dostaniecie maila na temat tego, że opublikowałem jakiś film. Także moi drodzy, oczywiście tutaj jeszcze taka nowinka, której wcześniej na starym kanale nie było przez cały czas. Tutaj na nowym kanale już z tym od razu ruszyłem. Mianowicie założyłem sobie konto na ask.fm. Tam możecie zadawać mi pytania, już kilka osób to moje konto sobie znalazło. Polecam również zalajkować fanpage na Facebooku ze względu na to, że na tym fanpage'u informuję o wszystkich takich niuansach typu odcinek będzie opóźniony, kiedy będzie patch z The Forest, no takie po prostu krótkie dwuzdaniowe informacje, gdzie tak naprawdę nie opłaca mi się nagrywać filmiku z tego, bo tak naprawdę stworzenie minutowego filmiku to jest pół godziny, a wpisanie posta na tablicy na Facebooku to jest no 10 sekund, tak? Także polecam również tam zaglądać.
No i to by było na tyle, moi drodzy. Ja z tym kanałem oczywiście opłakuję go i żegnam się już od dosyć długiego czasu, ale w końcu postanowiłem podjąć męską decyzję i założyć sobie nowy kanał, tak żeby z uśmiechem na twarzy wchodzić na niego i wiedzieć, że jest dopracowany w 100% i niczego mu nie brakuje. Także mam nadzieję, że zrozumiecie moją decyzję i licznie przejdziecie na tamten kanał. Tam będziemy mogli sobie już kontynuować wszystkie serie. Oczywiście przypominam, że bodajże w grudniu albo w styczniu jeszcze wychodzi premiera GTA 5 na peceta, który oczywiście będę nagrywał. W lutym wychodzi Wiedźmin Trójka, który oczywiście będę nagrywał. Gdzieś tam w międzyczasie wyjdą jeszcze inne fajne gry, typu Far Cry 4, który już wyszedł, ale jeszcze nie miałem okazji nawet położyć na niego swoich rączek ze względu na po prostu 5 serii prowadzonych teraz, nie mam czasu, ale na pewno kiedyś ten czas się znajdzie, także będzie się działo, moi drodzy, warto gdzieś tam ten nowy kanał zasubskrybować. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie będziecie tutaj, że tak powiem, negatywnie odbierać tej informacji. Chciałem Was po prostu tylko poinformować o tym, że stary kanał od 30 listopada będzie, tak? Będzie gdzieś tam na tym YouTubie, ale nie będzie nic na nim publikowane. Także jeżeli chcecie, możecie go unsubować, a jeżeli gdzieś tam ta subskrypcja zostanie, to niech sobie zostaje, ale tam i tak nic nie będzie się pojawiało. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wysłuchaliście do końca. Widzimy się już na nowym kanale. Oczywiście wszelkie linki do nowego kanału znajdziecie w opisie, w informacjach na starym kanale i prawdopodobnie w adnotacjach. Postaram się dodać adnotacje do każdego z 720 filmów, tak żeby każdy, kto kiedyś gdzieś tam znajdzie mój stary filmik, żeby bezpośrednio trafił na nowy kanał. Także moi drodzy, wielkie dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia już na nowym kanale.